Witam, tutaj Ibiś, a to jest poradnik, jak wyłączyć komputer. Wiem, głupie trochę. Na to, co tu jest w tle, to nie zwracajcie uwagi, to jest nieważne. Tak. Jak wyłączyć komputer, ludzie? Na Windowsie 7 jest to proste, bo wystarczy wcisnąć tutaj zamknij, ale to jest taki sposób, wiecie, bezpośredni, znaczy to jest Windows 10. Wystarczy wcisnąć tutaj zamknij się, wyłączy, ale jest taka inna opcja, która jest czasowa i która jest ciekawa. I polega ona na tym, żeby wpisać komendę. Więc, ludzie, ja to zrobię oczywiście, bo nie zdążę tego przeuploadować, bo jest 9:32 i zaraz wychodzę. Za 8 minut. Chociaż kto wie, może zdążę. W końcu internet mam już lepszy. Ale dobra. Tak, widać teraz, co tu mam, nie? Wiedźmin 3 i kupa innych rzeczy. Tak. No, Isaac. Tak, można wejść w to. Albo tutaj, jak jest Windows 10, to można w to wejść. I tak, włączamy CMD. Oczywiście ja to mam już tutaj, więc nie muszę. Ale żeby pokazać, że to działa, to jest uruchom CMD i się włącza, nie? No. Teraz wpisujemy komendę. Uwaga, kurde. Shutdown. Minus S, minus T i wpisujemy sekundy. Ja chcę, żeby mi się to wyłączyło za jakieś 20 minut. To ja sobie zaraz policzę szybko na kalkulatorze. 20 razy 60 to jest 1200 sekund. O. No i proszę bardzo. Widzisz? Widzisz. Także za 20 minut mi się komputer wyłączy. Teraz jak tu anulować, to ja już nie pamiętam. Wiem. No. Tak, ale to jest ważna rzecz. Tak. Bardzo przydatne. Nie ma co mówić, że nie. Tutaj proszę bardzo, ani już nie ma. Dobra. Tak. Shutdown minus S minus T i sekundy. Ja wydaje, że z minutami też by zadziałało. Jakby zamiast S dać minuty albo coś takiego. Minus S to zamiast minus S to dać minus H, to by godziny pewnie było. Ja się nie znam, nie próbowałem jeszcze, ale pewnie by zadziałało. Myślę, że akurat taki czas nie jest potrzebny, więc... Siódowne minus S minus T no na pewno nie 10 sekund. Połowa z tego 1200 to jest 600. Aha, no tak. Racja. Tak, i to się samo wyłączy po jakimś tam czasie. Tak. No. Dobra. Więc to będzie tyle na ten odcinek. Bardzo długi zresztą. Random. Nie, to nie. To będzie randomowy film po prostu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć. Hej.